Czy tworzenie profilów KSeF w wersji demo trzeba będzie powtórzyć w produkcyjnej? Nie, nie będzie można przenieść, trzeba będzie od nowa się wszystko zautoryzować. Czyli to, co przećwiczymy sobie na wersji demo i potestujemy, to samo będziemy musieli zrobić na wersji produkcyjnej. Więc po prostu i od razu zachęcam, żeby to tam też od razu sobie robić odtępy. Czyli zrobić coś na demo, przetestować i jak wiemy, że to tak mniej więcej będziemy chcieli mieć w modelu swoim biznesowym, produkcyjnym, to to samo robić na wersji produkcyjnej. Na pewno tam trzeba się uwierzytelnić, dodać pracowników i wygenerować tokeny i uprawnienia dla pracowników i dla tokenów. I to trzeba będzie niestety zrobić ręcznie.